Siemka wszystkim, jestem Kobra, a to kolejny odcinek Mini Mega Kampanii. W poprzednim odcinku obraliśmy nową drogę życiową dla naszego pana i władcy Zeusa, który zorganizował wyprawę po łupy, a także zajął się niechcianymi bratankami. Niedługo później wzrok króla skierował się do Finnmarku, który choć de jure norweski, był rządzony przez Finów, z czym nasz władca poradził sobie w szybkiej wojnie. Tak więc teraz zapraszam do oglądania dalszych przygód naszych własnych wikingów. Po zakończeniu wojny możemy wycofać naszych wojowników do Finnmarku, gdzie pozwalamy im powrócić do swych domostw. W międzyczasie zdobyliśmy dostateczną wiedzę, aby rozwinąć technologię. Tak więc rozwijamy naszą wiedzę w zakresie budowy twierdz. Poza tym sądzę, iż Zeus chciałby jeszcze bardziej zwiększyć siłę swojej kawalerii. Poprawmy także naszą wiedzę w zakresie oblężeń. Niedługo później nasz dyplomata Borgward poprawia nasze relacje z Jarlem Tordrem, który to żąda od naszego władcy zwierzchnictwa nad Strismanem Erikarem z Wermland. Możemy mu więc je przekazać lub też odmówić. Lub wykorzystać wiedzę Zeusa z zakresu intryg i przekazać Erikarowi roszczenia o jarlostwo Bergslagen. Jednak ze względu, iż od dłuższego czasu staramy się poprawić nasze stosunki z Jarlem Tordrem, postanawiam oddać mu zwierzchność nad Wermland. Z tego też powodu Erikar nie może być dłużej naszym szpiegiem. Dlatego jego miejsce zastąpi Jarl Nordrjar Eystein, któremu nakazujemy utworzyć siatkę szpiegowską w Dal. Wygląda na to, że małymi kroczkami Królestwo Szwecji odzyskuje utracone ziemie. I niestety umiera nasz Bryt Tordr, którego zastępuje Jarl Thorsten, który to rozpocznie pobieranie nadzwyczajnych podatków w Akershusie. A po śmierci Tordra nowym Jarlem Bergslagen został jego syn Dag, z którym również będziemy poprawiać relacje. Nieoczekiwanie księżna Gyla potajemnie dostarczyła naszemu władcy informację na temat odmiennej orientacji Godiego Torlofra. Dlatego też nasz król może wykorzystać tę informację, aby szantażować kapłana lub też zachować tę wiedzę w sekrecie. A ponieważ Zeus również ma inną orientację seksualną, zachowa te informacje w tajemnicy. W niedługim czasie najstarsze dziecko króla, Torpedus, osiąga 6. rok życia i może być nauczany. Dlatego opiekunem naszego władcy będzie nasz władca. Wygląda na to, że Erikar wypowiedział posłuszeństwo Dagowi,
Ciekawe, jak zakończy się ich spór. A spór ów zainspirował Zeusa, aby poprawić obronność stolicy. W tym celu postanawiam umieścić żelazną bronę w bramie grodu. Wygląda na to, że na dwór króla przybyło poselstwo od Godiego Torbjorna. Najwyraźniej ten suczy syn wzywa Zeusa na Holmgang. Jeśli przyjmiemy wyzwanie wraz z Torbjornem, staniemy do pojedynku na śmierć i życie. Jeśli zaś odmówimy, nasz władca okryje się wielką niesławą. Cóż, Zeus jest ni to tchórzliwy, ni to specjalnie odważny. Był jednak członkiem Gwardii Wareskiej i uchodzi za wyśmienitego wojownika, dlatego przyjmuje wyzwanie. Aha. Obaj wojownicy spotkali się w umówionym miejscu i dobywając swej broni, byli gotowi do walki. Przy czym pewien zwycięstwa Zeus śmiał się, iż toporem poprawi uśmiech przeciwnikowi. Wtedy rozpoczęła się walka, w trakcie której Zeus natychmiast rzucił się w kierunku przeciwnika, zmuszając go do osłaniania się tarczą, w którą król z ogromną siłą uderzył swym toporem. Ten niestety utkwił między deskami. Widząc próbę kontrataku, król osłonił swój prawy bok tarczą i z całą siłą pociągnął za topór, którym wyrwał tarczę z rąk przeciwnika tak, iż Zeus stracił równowagę i nie mogąc osłonić swojej lewej ręki, otrzymał potężny cios, w wyniku czego walka została zakończona, a Zeus nie tylko przegrał, ale utracił swą lewą rękę. Mimo przegranego pojedynku i utraty ręki, król decyduje się zwołać nową wyprawę, która mogłaby w tej chwili poprawić nieco jego wizerunek i podnieść prestiż. Przed wyruszeniem zmieńmy jeszcze tylko Celdra Borgwarda, który od teraz będzie poprawiał relacje z Steinem. Przed wyruszeniem na wyprawę do Zeuszca zgłasza się Lady Sara, która skarży się mu, iż Torpedus po raz kolejny ją obraził. Jednak nasz arbitralny władca po prostu tłumaczy jej, iż jego syn ma rację i Sara rzeczywiście jest gruba. Zdarzenie to sprawiło, iż Torpedus stał się szczerym człowiekiem. Nasze siły wreszcie się zebrały, dlatego wyruszamy do słonecznej Italii, gdzie naszym pierwszym przystankiem staje się Korsyka, na której po zagrabieniu wsi spróbujemy złupić tamtejsze zamki, takie jak Ajaccio. Niespodziewanie, w wyniku zakażenia rany,
Po odciętej ręce w roku 980 umiera Zeus. Królewskim regentem staje się Jarl Ystein, który będzie sprawował rządy w imieniu 7-letniego Torpedusa. Tak więc tym nieszczęśliwym akcentem kończymy ten odcinek. Cześć!